8 listopada o godzinie 17 w sali reprezentacyjnej Ostrudzkiego Zamku odbędzie się publiczna debata na temat najważniejszej inwestycji drogowej realizowanej w naszym mieście. Wielu mieszkańców ma obawę, czy wiadukt w Ostródzie rozwiąże problemy komunikacyjne. Wielu też mieszkańców obawia się, że budowa wiaduktu doprowadzi do ogromnego zadłużenia miasta, przez co nie będzie środków na tak ważne inwestycje w naszym mieście jak remont basenu, uruchomienie kina, usprawnienie komunikacji miejskiej, czy wybudowanie kolejnego żłobka, czy poprawy infrastruktury w miejskich przedszkolach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na debatę wiadukt w Ostródzie Błogosławieństwo czy Przekleństwo 8 listopada o godzinie 17 w Ostródzkim Zamku.